pierwszej w Polsce lokomotywie, właściwie pociągu, ale napędzanym lokomotywą o napędzie wodorowym. W jakim kierunku Orlen idzie, jeżeli chodzi o wodór? Tak, tutaj ta lokomotywa to jest kolejne działanie, kolejny krok jak gdyby w kierunku naszej strategii wodorowej. My w naszej strategii zakładamy inwestowanie właśnie w wodór w transporcie, nie tylko w dekarbonizacji naszych aktywów. No i tutaj dzięki zakupionej właśnie lokomotywie wodorowej realizujemy kolejny krok, czyli wdrażanie wodoru w transporcie kolejowym, gdzie widzimy bardzo duży potencjał, jeżeli chodzi o wodoryzację tego segmentu, szczególnie właśnie w obszarze pasażerskim, bo dzisiaj około 40% tras w Polsce jest niezelektryfikowanych, a więc nadających się właśnie do wykorzystania wodoru, aby tam zmniejszyć ślad węglowy. Czy to jest właśnie ten kierunek, że wodór będziemy wykorzystywać w transporcie szeroko pojętym? Czy jest też szansa na to, że wodór wykorzystamy w transporcie takim osobowym? Tak, tutaj oczywiście jeżeli chodzi o transport, to wodór przede wszystkim ma tam zastosowanie, gdzie trudno jest jak gdyby wykorzystać rozwiązania bateryjne, pojazdy elektryczne, czyli gdzie zależy nam na krótkim tankowaniu, na długich przebiegach. Tam wodór jest doskonałą odpowiedzią właśnie na dekarbonizację czy zmniejszenie śladu węglowego w transporcie. I tutaj tak jak widzimy ruszyła nasza lokomotywa z Gdyni na Hel. To jest przykład właśnie takiej trasy, która jest niezelektryfikowana w obszarze turystycznym. Zatem też bardzo istotne jest, aby dbać tutaj o środowisko, aby turyści dobrze się czuli. Stąd pomysł, żeby pierwszy taki przejazd świeżo zakupionej lokomotywy odbyć właśnie jako taki przejazd testowy na tej trasie Gdynia-Hel, bo to dość istotny jak gdyby krok również w popularyzacji tej technologii. A w jakim jeszcze transporcie możemy wykorzystywać tego typu napęd? Tego typu napęd już dzisiaj jest wykorzystywany w komunikacji miejskiej, w autobusach wodorowych. Zatem jeżeli mówimy o takich segmentach transportowych, to transport ciężki, komunikacja miejska właśnie i pasażerski, transport kolejowy, jak również wykorzystanie lokomotyw właśnie takich jak ta manewrowych do czynności na bocznicach. Orlen zakupił od PES-y tę lokomotywę. Gdzie docelowo będzie wykorzystywana? Docelowo lokomotywa w ogóle jest zaprojektowana, aby pracować u nas w zakładzie produkcyjnym w Płocku, bo tak naprawdę pomysł powstał od tego, że cała charakterystyka pracy pierwotnie pracującej lokomotywy, wykonującej manewry w zakładzie w Płocku, był wykorzystany do tego, aby zaprojektować właśnie ten nowy prototyp lokomotywy wodorowej. Natomiast w czasie, w tej chwili od dzisiaj do połowy przyszłego roku będziemy chcieli tą lokomotywę testować w różnych miejscach w Polsce, właśnie w takich przejazdach trochę prostszych tu na Hel, ale również w wykorzystaniu przemysłowym, czyli w jej podstawowych czynnościach manewrowych. I po wszystkich testach, sprawdzeniach, przygotowaniu również naszego zakładu z punktu widzenia bezpieczeństwa do wprowadzenia takiego pojazdu, przewidujemy, że w przyszłym roku ona ruszy właśnie już do swojej podstawowej pracy. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję bardzo.